Dzień dobry, Jacek Pożycki, gościo.xpl, ale tak naprawdę nie gość, tylko goście. Dlaczego tutaj siedzimy? Dlatego, że jest festiwal teatralny Bez Granic. I poproszę najpierw może osobę po prawej stronie, Petra. Powiedz coś, dlaczego tutaj siedzimy i o czym będziemy rozmawiać? Dobrý den, budeme hovořit o divadelním festivalu Bez Granic. Czyli Janusz przetłumaczy, co powiedziałaś przed chwilą dla naszych polskich gości. Myślę, że to jest jasne, my robiąc ten festiwal, każdy mówi w swoim języku. Petra powiedziała, dzień dobry, będziemy rozmawiać o międzynarodowym festiwalu teatralnym Bez Granic. Tam wam mało, tu wam mało. A ot, co z nas pozostało? On nie wołał, czego chciał. Co się w duszy komu gra? W serce. Kto ptakowi nie jednak? Sama chemie, same drogi, termitiny. Człowiek je rád, że mu podarzy wychować normalnego alkoholika. Leszek Możdżer. Dlaczego Leszek Możdżer na festiwalu Bez Granic? Dlaczego Leszek Możdżer? To w zasadzie powinno być pytanie do dyrektorów artystycznych, czyli do Janusza i do... Ale ja chciałem, żeby każdy coś powiedział. Leszek Możdżer, dlaczego to się tak zaczęło? Ponieważ postanowiliśmy zaprosić trzech artystów, którzy by tutaj, w tym miejscu, opowiedzieli historię artystyczną językiem wolności, językiem jazzu. I dlatego spotkaliśmy po raz pierwszy na scenie, tu w Cieszynie, Leszka Możdżera, Mirosława Witołsza i Oskara Toroka. I oni na Cieszyna zagrałam pierwszy raz w tym cudownym jazzowym trio. Obiecałem wam, że będę wam zabierał mikrofony. Będę na razie musiał prosić o zabranie mikrofonu. Idę teraz do tej strony. Dlaczego Wesele Janka Klaty jest na festiwalu teatralnym? To pytanie jest do dyrektora artystycznego po stronie polskiej, tak? To zaraz wrócimy do Alicji, do czeskiej strony. Wesele, tak? Tak, to jest... Ten festiwal przypada w roku stulecia polskiej niepodległości i równocześnie w czasie tego festiwalu musimy pamiętać, że tej rocznicy, o której wiedzą wszyscy Polacy, towarzyszy taka sama rocznica stulecia pierwszej Republiki Czechosłowackiej. Dlatego wymyśliliśmy, że na tym festiwalu pokażemy teatr z narodowym w nazwie. Stąd pomysł, żeby Narodowy Stary Teatr w Krakowie pokazał jedno z najważniejszych inscenizacji, jakie powstały w ostatnich latach tego arcydramatu wyspiańskiego. Pokazujemy Wesele Jana Klaty gwiazdami Starego Teatru, na scenie, czy Edwardu Baszenko, ale też młode i popularne aktorki, takie jak Frajczyk, która gra Pannę Młodą, czy zespół black metalowy Furia. Bardzo to jest interesująca inscenizacja, bardzo trudno się na nią dostać w Krakowie i w całej Polsce. Na Wesele też. Na Wesele Janka Klaty to w ogóle nie ma biletów w Krakowie. No więc tutaj też już właściwie
kiedy dzisiaj rozmawiamy, ostatnie bilety jeszcze można kupić, ale już za chwilę, być może jak skończymy tę rozmowę, już nie będzie. Także pokazujemy to wczesnym Cieszynie w ramach takiego modułu programowego naszego festiwalu Polski Teatr Niepodległości, który umożliwił nam zaproszenie tego przedstawienia. Jasne. Dobrze, słuchajcie, po prawej stronie było dużo rozmów. Teraz muszę się przenieść na lewą stronę i nie chodzi mi o jakieś wartościowanie. Tak, o stronę granicy. Alicja, dlaczego tutaj siedzisz obok mnie? Powiedz mi, dlaczego? Jakie ty masz zadanie na tym festiwalu? Starałam się o artystyczne spektakle z czeskiej strony, dramaturgię czeskich spektakli i zapraszam bardzo serdecznie na Hadiwadlo i spektakl Marysia. Jeżeli Janusz mówił o weselu, to Marysia jest typowym czeskim dramatem realistycznym i właściwie 100 lat niepodległości polskiej i 100 lat Republiki Czeskiej. To właśnie to taka linia dramaturgiczna, której trzymamy się i chociaż Hadiwadlo nie jest teatrem narodowym, ale jest to typowy dramat czeski. Co dotyczy teatrów narodowych, to mamy Laternę Magikę, Teatr Narodowy Praga, scena Laterna Magika, co to jest teatr bardzo specyficzny, teatr, który zrodził się z okazji Expo 58. Założycielem tego teatru to jest Alfred Radok, wybitny czeski reżyser i ten teatr jest ciekawy, bo jest tam aktor, pantomima, filmowa projekcja i taniec. I w tym roku widzowie pierwszy raz mogą zobaczyć Laternę Magikę w czeskim Cieszynie. Jest to spektakl Cube, który jest właściwie jakimś przekrojem tego wszystkiego, co Laterna Magika proponuje. I reżyserem spektaklu jest kierownik artystyczny Laterny Magiki, Paweł Knoł. Super, brzmi to bardzo dobrze, zresztą wygląda też na naszym plakacie. Czyli tak, wesele, Marysia, słyszałem też, że będą Krzyżacy na przykład, tak, i Hańba, laureat paszportów polityki. Do kogo mam się zwrócić z pytaniem o na przykład o Hańbę albo Krzyżaków? Podpowiedzcie mi. Ja może odpowiem o tych Krzyżaków, robi, to jest bardzo dziwne. Kto czytał Krzyżaków? Ja i Joran ze Spychowa. Tak, i Danusia i tak dalej, Bitwa pod Grunwaldem. Wyobrażalibyśmy sobie, że tego typu powieść powinien realizować jakiś wielki teatr z wielką scenografią wielkich przestrzeniach. A tutaj za Krzyżaków zabrał się teatr miniatura teatru lalkowy z Gdańska, który jednak robi to przedstawienie w żywym planie. Myślę, że to będzie bardzo interesujące. Zostają nam tylko miejsca na schodach. Tak. Nie, bo nie wolno. Przepisy PEPOSZ mówią, że nie wolno. Jeśli chodzi o Hańbę, to jest obok tego koncertu, który mówiła Kasia, druga z ważnych atrakcji muzycznych naszego festiwalu. Hańba to zespół, który nawiązuje do 20-lecia międzywojennego. Mówiąc o tych niepodległościach polskich, czy czeskich, czy słowackich. Chcemy tutaj pokazać mi awangardę teatralną z obydwu stron w formie wystaw i jako uzupełnienie właśnie ten zespół, który łączy muzycznie inspirację punk rockiem, folkiem, jakąś muzyką podwórkową z tekstami przedwojennych poetów polskich, tekstami buntowniczymi. Posłuchajcie na naszej stronie internetowej. Zrozumiecie. Czyli tak, odsyłamy. Koncert jeszcze. Tak? Tak. To jeszcze jaki? Druga odsłona Hańby. W ramach programu dla dzieci będzie przeenergetyczny, przezabawny koncert Czereśnie. To jest grupa taka, która utworzyła się od Hańby. I będzie to w Muzeum Śląska Cieszyńskiego. Przedział wiekowy, przedział odbiorców jest od 3 do 6 lat. I ten koncert jest również współtworzony przez dzieci, czyli każdy dostaje swój instrument.
tworzy się tak naprawdę taka wielka orkiestra i co zaznaczają wszyscy, tego da się słuchać. Proszę, ja myślałem, że czereśnie można tylko jeść, a tu się okazuje, że... Dorośli mogą również też słuchać. Tych dziecięcych. Ta muzyka jednak staje się... Wesele, czereśnie, Marysia, Hańba i wiele innych atrakcji odsyłamy do Teatr Pieśni Kozła. Właśnie, odsyłamy na Facebooka i odsyłamy również do strony internetowej Festiwalu Bez Granic, Festiwalu Teatralnego, 28. edycja. I ja teraz zapytam o dwie rzeczy. Termin i kto za to wszystko płaci? Kto odpowiada za finanse, za kawę i za spektakle? Do kogo mam zwrócić uwagę? Współpraca czesko-polska. Dobrze. Termin jest chyba łatwiejszym pytaniem, rozumiem. Termin festiwalu to? Już za 3 tygodnie? Od 23 maja do 1 czerwca. Ale powiedz to po czesku. Od 23 kwietnia do 1 czerwca. Do 1 czerwca. I teraz proszę jeszcze, kto płaci za te wszystkie spektakle, za zaproszonych gości? No ja nie sądzę, że to są małe kwoty, więc bardzo proszę się wytłumaczyć albo po prostu przedstawić finansowanie, bo mnie to interesuje. No budżet festiwalu na pewno nie udałby się ten festiwal, gdyby nie wsparcia. Jeżeli ja tutaj mogę to wszystko odtworzyć, kto ten festiwal mnie wspiera finansowo, to uczynię z czystą przyjemnością, bo to jest wielkie wydarzenie, że możemy ten program artystyczny zrealizować na takim wysokim poziomie. Więc wsparcie finansowe, przede wszystkim Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, i to jest program Niepodległa, oraz odrębne dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Forum Czesko-Polskie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej, Konsulat w Ostrawie, Konsulat Słowacki w Krakowie, Czeskie Centrum w Warszawie, Instytut Polski w Pradze, Instytut Słowacki w Warszawie. Współorganizatorem festiwalu jest Regionalny Ośrodek Kultury Bielsko-Białej. Festiwal został dofinansowany z budżetu województwa śląskiego, z powiatu cieszyńskiego, z miasta Cieszyna, czeskiego Cieszyna. No i teraz wspaniali sponsorzy, czyli mecenasem festiwalu jest Fundacja KGHM. Partnerami jest Tauron, Jastrzębska Spółka Węglowa, Sfera, Teatr Adama Mickiewicza, Teatr Cieszyńskie Diwadło, Instytut Teatralny w Warszawie, Diwadelni Ustaw, Muzeum Śląska Cieszyńskiego. I tu mi pomóż przeczytać. Knichowna. Pomorskie Muzeum. Tak, Avion, Dom Dzieci i Młodzieży w czeskim Cieszynie, Fundacja Aktywności Społecznej Cieszynianka i Schronisko Młodzieżowe w Cieszynie, ale również strategicznym sponsorem jest firma Cedrum. I sponsorzy Bartosini, Energetyka Cieszyńska, Texas Iron Poland, Kania Finanse, Browar Zamkowy Cieszyn, Hotel Liburnia, Nadwiślęska Agencja Turystyczna, Viamar, Didong, Alsond, Art Instart, Bank Spółdzielczy, Darma, Dilmeterling, Mokate i Timber. I dziękujemy Państwu bardzo, bo mamy ten festiwal. Dziękuję. Mogę jeszcze? Ostatnie dwa słowa. Dziwnie się czuję bez mikrofonu, ale tak. Ja bych chciała jenom doplnit, že z České strany ještě Moravskoslezský kraj, což je velmi důležitý a strategický partner pro nás. I też chciałam zaznaczyć, że Człowiek na granicy, organizator po czeskiej stronie, wrócił do organizacji festiwalu teatralnego po długich 10 latach. Był organizatorem wcześniej, trochę w innym składzie, ale teraz wracamy. Mam nadzieję, że będzie to długa i fajna współpraca polsko-czeska, czesko-polska. Zabieram mikrofon, dlatego bardzo dziękuję. Siedzimy nad mostem przyjaźni. Dlatego siedzimy nad mostem przyjaźni i tak naprawdę jeszcze mam pytanie do Michała i do Kingi. Do Kingi i Michała, którzy zaproszą wszystkich Państwa nas oglądających na festiwal. Chcielibyśmy Państwa serdecznie zaprosić na 28. edycję Festiwalu Teatralnego. Zapraszamy. Dziękujemy za kawę i ciasto. Dziękujemy za kawę, ciasto i zapraszamy na strawę duchową, czyli tak, nie wiem, zobaczymy. Ofercie dla dzieci. Wspomnieliśmy o czereśni, ale na tym festiwalu sporo będzie. Gorąco zapraszamy wszystkich. Rzadko jest okazja, że można wziąć w tym. A 1 czerwca czeskie i słowackie przedstawienia uliczne na rynku w czeskim Cieszynie za darmo. To będzie zaraz na wysokim.
ja powiem po polsku, będzie brzydkie kaczątko teatru lalkowego z Rzymy i sceny bajka, opowieść o zbójniku Ondraszku. Dobrze, Janusz, zabieram ci mikrofon. Jeszcze zapytam, tak, bo Alicja zostałaś wywołana do tablicy. Ja może jeszcze powiedziałabym coś na temat Maryszy i powiem po czesku. Serdecznie zwu, protože je to divadlo, které ctí text a režíroval ho současný mladý režisér Lukáš Brutovský, který patří opravdu k české režijní špičce. Co se týká dalších českých představení, to bardzo srdečně zapraszam na Teatr Bolka Polivky i spektakl DNA. Ten spektakl je ciekawy tým, že grá v ním Bolek Polivka s dcerou Annou Polivkovou, bardzo známá dvojka artistyczna w czeskim teatrze i na pewno zapraszam na spektakl Job Interview sceny polskiej Teatru Cieszyńskiego. I brzydkie kaczatko. Oszkliwe kaczatko. Oszkliwe kaczatko. Tym akcentem kończymy program. Bardzo dziękuję i do zobaczenia na Festiwalu Teatralnym Bez Granic. Dziękujemy. Na skoro. Na skle. Na skle.